Cześć, tu Jola. Cześć, tu Ela. Dzisiaj naszym gościem jest Lidia Gronostajska, menadżer w firmie Forever. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam. Lidia, tak jak powiedziała Ela, jest menadżerem w firmie Forever Lead Products, a my obie jesteśmy właśnie na drodze do tego awansu. Ja jestem na pozycji supervisor. Ja jestem asystent supervisora. Więc jeszcze przede mną dwa awanse przed Elą 3 i również będziemy menadżerami. Wow. Tam zmierzamy. Tak, zmierzamy. I dlatego też chcemy podpytać się Ciebie, Lidia, czy zechcesz się podzielić trochę z nami swoją historią? Oczywiście, po to jestem. Przygotowałam sobie tutaj ściągę, żeby o niczym nie zapomnieć, także będę zerkała w zagadnienia, które nas interesują. Powiedz Lidia, po tej całej drodze, ścieżce do awansu do menadżera, jakie nasuwają Tobie się wskazówki? Co byś mogła nam poradzić? Jakich błędów możemy uniknąć, żeby po prostu, bo o to w tym chodzi, żeby uczyć się na cudzych błędach i ich nie popełniać. Najpierw weszłam do firmy ze względu na kosmetyki i suplementy, które dowiedziałam się z pewnych źródeł, że są fantastyczne. No i po prostu stwierdziłam, jestem tak osobą, że spróbuję na sobie, a w związku z tym, że moje dziecko chorowało, stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, bo już wypróbowałam bardzo dużo i środków doustnych, i środków, jeśli chodzi na skórę, bo moja córka ma atopowe zapalenie skóry i dodatkowo na różnego pochodzenia miała alergię. I zaczęłam stosować tych produktów na swoim dziecku, oczywiście na sobie też, ale tutaj głównie się skupiałam na mojej córce, ponieważ była po 5 razy w roku, 6 razy na antybiotyku. A w momencie, kiedy zaczęłam stosować suplementy firmy Forever i różnego rodzaju kremy, no to przyznam szczerze, że skóra w porównaniu do tego, jak miała wcześniej, to rewelacyjnie się poprawiła. Tu nawet nie ma porównania. Żałuję, że akurat zdjęć nie zrobiłam. I później zostało mi przedstawiony biznesplan. No i tak sobie stwierdziłam, że czemu nie spróbować, skoro mi to pomogło i ja mogę pomóc innym osobom poprzez to, że to pomogło mojemu dziecku, mnie, gdzie ja też nie jestem na antybiotyku od 4 lat. I moja druga starsza córka też byłyśmy, bo ja też byłam bardzo chorowita. I tak naprawdę poznałam biznesplan i zaczęłam działać. No na początku zapraszałam osoby do biznesu, dzieląc się tym, co zrobiły te rzeczy na mnie, czyli te suplementy, te kremy. I powiem szczerze, że coraz więcej osób zaczęłam zapraszać do biznesu. Osoby zaczęły wchodzić i tak naprawdę zaczęły duplikować to, co ja robię. Super. Bo tutaj nie robi się nic innego, jak tylko duplikacja tego, co robią osoby, które zapraszają Cię do biznesu. Dostajesz gotowy biznesplan, gotowe nawet materiały. Dostajesz sam, tak jak same wiecie, mamy szkolenia darmowe, co to szkolenia, gdzie w innych na przykład firmach są płacone, u nas są to za darmo, od fantastycznych ludzi, którzy są wyżej od naszych upline'ów. I doszłam tak, bo po prostu z pozycją menadżera wiążą się no wyższe dochody. A czy było łatwo osiągnąć tą pozycję? Jak to oceniasz? Jeśli ja bym powiedziała, że było łatwo, to tak jest. Jeśli powiem, że jest ciężko, to też tak jest. Powiem tak, jeśli jesteś systematycznym i od samego początku pilnuje się aktywności, którą trzeba zrobić, a jest to 4 punkty w miesiącu, jest to od nowych osób zaproszonych do biznesu, bądź samemu trzeba zrobić, no wiadomo, ja tych produktów używam cały czas, więc ja swój obrót robię, no bo ja to po prostu kupuję na pożytek moich dzieci, mojej rodziny, też moich znajomych, bo jak już ktoś raz spróbuje, to już po prostu jest moim klientem, bo w tym produkcie każdy się zakochuje. Produkt broni się sam. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś spróbował i powiedział, że to jest coś nie hello, nie? Także to samo siebie mówi. I to też pozycja menadżera daje to, że wypracowujesz sobie powoli dochód pasywny. I do tego dążysz. I do tego dążę, tak. I wiem, że Wy też to osiągniecie. Mało tego, ja dążę wyżej, bo menadżer to jest dopiero początek jak dla mnie. Ja nie to, żebym chciała. Ja chcę i ja będę wyżej. Tylko mówię, tu trzeba pilnować aktywności, tu trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba zapraszać do biznesu. Trzeba po prostu mieć to, co Tobie się spodobało w tym, to, co pomogło, tak jak w moim przypadku, bardzo dużo.
dlatego tu jestem. No i dodatkowa aktywność i trzeba być naprawdę rzetelnym w tym i trzeba no, pilnować siebie, bo to nie jest tak, że a dzisiaj nie zrobię, bo tam nie mam, jak to się mówi, nikogo nad głową, tak? A jutro zrobię więcej, jutro przyjdzie coś, cię rozboli głowa, a nie zrobię, zrobię trzeciego dnia. Nie ma czegoś takiego. Czyli samodyscyplina. Samodyscyplina musi być i to doprowadza do tego, że ty dążysz, musisz mieć przede wszystkim swoją wizję i swój cel. I ty musisz do niego dążyć i musisz być mega mocno zdyscyplinowana. A powiem szczerze, że jak ja przy dwójce dzieci i przy chorym tacie, bo akurat ze mną taki mieszka, no to czasami jest ciężko, ale po prostu mówię nie, muszę to zrobić, bo chcę iść wyżej. Mhm. Bo wiesz, po co to robisz? Tak, jak najbardziej, bo to jest biznes dziedziczny, to później zostanie dla moich dzieci w razie, jak coś mi się stanie, w sensie, nie wiem, choroby, czy no różne są wypadki losowe, to jest przekazywane dzieciom, także to też jest tak cudowne, że tu nie ma emerytury, ale dzieci to przejmują wszystko, ten mój dochód miesięczny, który ja otrzymuję z firmy, no i po prostu dzieci moje będą zabezpieczone. A dałabyś nam jakieś wskazówki, jakich błędów na przykład unikać? No na pewno unikać takich błędów, tego legactwa, które ja w sobie dużo mam, ja się do tego przyznaję, naprawdę. Ja po pierwsze pamiętam, że po jednym ze szkoleń poczułam, że stoję na scenie, mam szarfę czerwoną menadżer i odbieram tego menadżera. Ja sobie to zwizualizowałam i ja to poczułam. I zadzwoniłam do mojej menadżerki i mówię, Ala, ja już to czuję, ja już odbieram ten awans, ja już jestem menadżerem. Ja po prostu tak się wzięłam, że ja po prostu nie odpuszczałam, tak jak wcześniej, bo wcześniej odpuszczałam, przyznaję się do tego, nie? A, jestem zmęczona, nie chcę mi się, jutro zrobię o godzinę więcej. To tak nie działa. Nie zrobisz na drugi dzień o godzinę więcej, zrobisz jeszcze mniej, bo ta dyscyplina ci powoli, powoli, powoli spada, a ty musisz cały czas być zdyscyplinowana i cały czas myśleć, jaki ty masz cel w głowie. Ja widziałam to szarfę, ja to czułam i ja do tego dążyłam. I dzięki mojemu wspaniałemu zespołowi, bo to jest praca zespołowa. To nie jest to, że ja to sama zrobiłam, nie. Menadżera osiąga się poprzez pracę zespołową. I mój zespół bardzo mi pomógł. Czy finanse na pozycji menadżera zadowalają Ciebie? Powiem tak, zadowalają, bo tak naprawdę to jest druga noga finansowa. I tak naprawdę czym więcej pracuję, tym więcej otrzymuję. To ile otrzymuję zależy ode mnie, no i od mojego zespołu. A gdybyś mogła się tak podzielić, czy na przykład, bo pracujesz też na etacie. Jeszcze tak. Czy dochód z pozycji menadżera w firmie Forever jest porównywalny z etatem? O nie, jest dużo wyższy, o wiele jest wyższy. Jest dużo wyższy. 3, 4, 5 razy wyższy, to zależy. Zależy kto ile pracuje, tak? Bo tutaj w tym biznesie jest tak, że ile pracujesz, tyle otrzymujesz, tak? No wiadomo, jeśli siedzisz na czterech literach na kanapie, no to nic nie robisz, tak? A jeśli pracujesz tak z zaangażowaniem i twoja grupa pracuje i ty z nimi pracujesz, akurat ja mam tak wspaniałą grupę, że oni sami potrafią się ogarnąć, nie chcę za dużo mojej pomocy, ale też staram się pomagać jak mogę, więc wtedy tworzysz kolejne grupy, tak? I czym więcej, tym więcej zarabiasz, ten dochód jest zależny od ciebie i od twojej pracy. Ale tak, jest to zdecydowanie dużo wyższy dochód niż na etacie. Wow, super. A czy coś oprócz finansów, coś jeszcze Ci daje pozycja menadżera? Wiecie co, oprócz finansów, to powiem szczerze, jak to można nazwać? Przyjaźnie. Przyjaźnie, które się zawiązują, bo to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Atmosfera, która jest. Jeden drugiemu pomaga. To jest tak, że to jest struktura, to nie jest tak, że jeden drugiego podkopuje w pracy czasami, o bo ja chcę awansować, to ja Cię podkopię. Nie, tu jest wręcz przeciwnie. Tu jeden drugiemu pomaga w dążeniu do tego awansu. Tu jeszcze dodatkowo firma ma fajne, bardzo fajne, motywacyjne programy, które są dla każdego w zasięgu ręki. To nie jest tak, że ja tego nie osiągnę, bo na etacie ja mam pewien pułap, ja tylko dojdę tam do pewnego, jest sufit, już dalej nie dojdę, tu czegoś takiego nie ma. Ja mogę tutaj dojść bardzo wysoko, mogę wszystkie programy zgarnąć, jakie firma mi proponuje. Wystarczy, że będę tego chciała, będę do tego dążyła, będę pracowała i trzeba mieć swój cel i wizję jeszcze. To o tym trzeba pamiętać przez cały czas. A czy mogłabyś się z nami podzielić, jakie są Twoje takie najbliższe plany, jaki Twój najbliższy cel?
Moje najbliższe plany, mój najbliższy cel to no teraz akurat mam komunię córki, później studia drugiej córki, bo to już jest za 2 lata, za 2,5 roku, także bardzo bym chciała jej pomóc, a wiadomo, studia w tych czasach kosztują. Mm-hmm. No i wiadomo, dom. No i w firmie naszej kochanej wypracować program, który pozwoli mi na wyjazd, zagraniczną wycieczkę, oczywiście za darmo, i program, który pozwoli mi kupić nowy samochód, ponieważ firma mm-hmm. będzie mi płaciła pieniądze, które mogę przeznaczyć na zakup środka trwałego. Akurat w moim przypadku będzie to samochód, a później dom, mm-hmm. bo zamierzam mieć więcej tych programów. Super, bo nie ma ograniczeń, że zrobisz jeden taki program i koniec. Nie, zrobię jeden, zrobię drugi, zrobię trzeci. Przy każdym programie jest większa kwota pieniędzy. Mm-hmm. Super. Kurczę, zachęciła mnie Litka do intensywniejszego działania. A ciebie, Ela? Też, już mam wizję przed oczami. A wizja jest najważniejsza, naprawdę, uwierzcie mi, jak się ma wizję i cel, to ty będziesz dążyć. A jak jeszcze się ma dzieci, albo macie robisz. Dzieci, to ty wiesz, po co to robisz. Ty wiesz, że nawet ty, może nie też dla programu, bo ty ten program zrobisz, zadbasz o zdrowie dzieci przede wszystkim, to mało tego, ty będziesz miała spokojną głowę, że jak coś się stanie, to ty to przekazujesz dzieciom. A w tym momencie, ja pracując na etacie, jak coś mi się staje, to moje dzieci nie mają nic. A tu firma Forever będzie płacić moim dzieciom. To jest cudowne, że oni dbają pokolenia. To nie jest tak, że ty po prostu nic z tego nie ma, że ty pracujesz 20 lat, osiągasz pozycję powyżej menadżera, bo jest tam też dosyć dużo pozycji i jakieś tam dochody, z dużą ilością zer, i po prostu to po tobie znika. Nie, to będą miały twoje dzieci i to jest bardzo uczciwe. Mało tego, bo ty pracujesz dla kogoś 20 lat i ty coś z tego masz. Mało tego i twoje dzieci coś z tego mają. Bo tu nie chodzi tylko też o zdrowie jak najbardziej, bo moje dzieci 4 lata nie są na antybiotyku. Do mnie lekarz dzwoni: pani Lidia, co się stało, że pani tyle czasu nie ma? Ale panie doktorze, ja nie mam potrzeby. Ale jak to? Przyjadłam non-stop u lekarzy z dziećmi. Ja pojechałam na odczulanie i ja mówię z całym szacunkiem, ja myślę, że nie trzeba dziecka odczulać. Więc ja uważam, że to jest dwa takie powody. Pieniądze i zdrowie i... No i to naprawdę motywuje. Myślę, że każdego powinno motywować. No bo zdrowie jednak mamy najważniejsze, ale żeby być też zdrowym, czasami trzeba mieć i te pieniądze. Dokładnie. Bo w dzisiejszych czasach do lekarza to iść to tylko za pieniądze. No nie pójdziesz państwowo. Jak to pieniądze nie dają szczęścia, ale dają wybory, tak? Tak. Także no trzeba też właśnie znaleźć sposób na to, żeby te pieniądze tak zarobić, no a tutaj oprócz tych finansów możemy wiele więcej zrealizować. I to no jeszcze przyjaźnie, dziewczyny, przyjaźnie w tych czasach ciężkich, gdzie każdy jest naprawdę sobie podkupuje dołki, a tutaj nie ma czegoś takiego, tu co się zamierza takie przyjaźnie. Co teraz jeszcze się nasuwa, że rzeczywiście też a tutaj w naszej firmy jest to, że pracujemy też online, teraz obecnie zwłaszcza, tak, w tej dobie pandemii, że my jesteśmy w domu, owszem, jeżeli mamy takie życzenie, tak jak dzisiaj, możemy się spotkać, ale możemy pracować z domu, tak, online, każdy wykorzystać dostępne komunikatory, także możliwości jest mnóstwo, ale myślę, że na ten temat nagramy inny odcinek, także co, Ela, czy masz jeszcze jakieś pytania? Nie, na tą chwilę dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. Miło nam, że zechciałaś przyjść do nas. No i cóż, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, piszcie, komentujcie. Udostępniajcie, lajkujcie. Będzie nam bardzo miło. Tak. Mnie tym bardziej, bo ja byłam gościem. Dziękujemy za dzisiaj. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.